Pan na sceniu. Dzień dobry pani. Co pani tu robi tak rano? Odprowadzę panią do Słodkowic. Dziękuję, panie ordynacie. Zbyt wielki to dla mnie zaszczyt. Sama trafię do domu. A może pani siądzie na konia, a ja będę szedł obok jak paś. Albo jeszcze lepiej, siądźmy razem. Pani ode mnie ucieka? Pierwszy raz widzę młodą pannę, którą widocznie przerażam. Czy nie za wiele pan sobie pozwala? Pozwalam sobie często znacznie więcej. Ale w żadnej pannie nie wzbudzałem tak panicznego strachu jak w pani. Ja się pana boję. Pyszny pan jest. Ja pana... Nie cierpię. Tak. Dziękuję. Przynajmniej szczerze. W tak młodym stworzeniu tyle złości. Jacenty, podaj mi jeszcze szparagi. Nie rozumiem, jak można dwa razy brać z półmiska? Bierze się raz dla zaspokojenia apetytu. Jacenty, prosiłem o szparagi. Luciu. A może byś jednak został u nas na noc, co? Nie chciałbym więcej denerwować cioci. Chyba, że panna Stefania zechce. Zostałbym jako jej partner do tenisa. Będę nauczycielem pani. Ręczę za świetne rezultaty. Herbatę proszę mi podać do buduaru. Luciu, musimy powtórzyć lekcję. Ale ja już umiem. Ledwie cię zobaczył, już się zapłonił. W nieznanym oku dawnej znajomości szuka. Brawo, brawo, Luciu. Z Klarą nie byłaś taka pilna i chętna do lekcji. Idź na górę, Luciu. Dziękuję pani za miłe towarzystwo przy stole. No proszę, dała wpysk memu duchowi i poszła. Duchowi memu dała wpysk i poszła, jeżeli już zechce pan cytować Słowackiego. Chwileczkę, umiem dalej. Rzecznicki krzyczy wiwat, fantazy chce odejść, lecz partia ta nie rozegrana.
Może byś jednak został, Waldi. Co tam, Idalka, pogodzisz się z ciotką? Wybacz, dziadku, ale te szparagi. Wiesz dobrze, że ciotce nie chodzi o szparagi, tylko o Barskich, żebyś im złożył wizytę. I oświadczył się hrabiance Barskiej. No, może niekoniecznie oświadczył, ale utrzymywał bliższe stosunki, zabiegał, no, czy ja wiem zresztą. Powiedz mi, dziadku, czy ty sam zdecydowałeś się na tę rozmowę? Czy też odbyła się przedtem narada familijna z babką Podchorecką na czele? No cóż, Waldemarze, chodzi o nasze sprawy rodowe. Tak. Chodzi o to, aby właściwego samca jednego rodu skojarzyć z właściwą samicą drugiego. Niestety takie są prawa, które rządzą naszą sferą. Dzięki nim zresztą i ty zjawiłeś się na świecie. Jakbym słyszał gorycz w twoich słowach. W każdym razie nie dotyczy ona twego przyjścia na świat. A co do Melanii Barskiej? Wszyscy uważają was za narzeczonych. Wszyscy oprócz mnie. Ja nikomu słowa nie dawałem. Waldemarze! Przepraszam cię, dziadku. Ale wszyscy mi dzisiaj gracie na nerwach, nawet ta wasza panna Rudecka. O, to raczej ty ją drażnisz. Mile to i dobre dziecko. Nie chciałbym, aby z twojej strony spotkała ją jakakolwiek krzywda. Przecież to także jeden z klejnotów drogocennego skarbca zasad naszej sfery. Nasz don żuanizm. Dla tradycji tak postępuje, drogi dziadku. Dla tradycji. Thank you.
cień, tym dłuższy, gdy padnie z daleka, tym szerzej koło, żałobny roz. Wahałem się przez cały tydzień, czy tutaj przyjechać. Bałem się. Ale zatęskniłem i oto jestem. Pani by pewnie wolała, żebym się w ogóle nie zjawił. Przeciwnie. Oczekiwałam pańskiego przyjazdu, ponieważ pana dziadek tęsknił. A więc pragnęła pani mego przyjazdu dla dziadka? Pragnęła to za wiele. Oczekiwałam. I znów rozczarowanie. A ja już miałem nadzieję. Widzę, że w pańskim towarzystwie najbezpieczniej jest milczeć. Proszę mi wybaczyć. Gniewa się pani na mnie. Panie ordynacie. Gniewać się mogę na osoby, od których w żaden sposób nie zależy. Pani ode mnie w żaden sposób nie zależy, droga panno Stefanio. Proszę mnie nie nazywać drogą panną Stefanią. A jak? Nie podoba mi się, że panna Rudecka zajęła miejsce obok Waldemara. Ludzie zobaczą, zaczną się komentarze. A, przesadzasz, Idalko. Sama nie chciałaś, żeby ludzie usiadła na koźle. A pies i tak tam by się nie zmieścił. Widzę, że nie zachwyca panią moje towarzystwo. No ale przecież pandur się tutaj nie mieści. Więc po co pan wziął pandurę? Luciu, siadaj, bo spadniesz. Nie spadnę. Luciu, siadaj, bo spadniesz. Mamo, nie spadnę. Daj spokój.
Nie zachwyca mnie ta eskapada do Głębowicz. Nie byliśmy dawno w Głębowiczach. Waldemar chciał nam zrobić przyjemność. Dla ludzi to rozrywka. No i panna Stenia nie widziała jeszcze zamku. Panna Stenia. Panna Stenia zaczyna być dopuszczana do zbyt wielkiej poufałości, mój ojcze. Stenia jest dziewczyną dobrze wychowaną i zna swoje miejsce. Ale bardzo łatwo zapomnieć o swoim miejscu, jeżeli otoczenie obdarza przywilejem ponad stan. Pan Nastawciu, pani spojrzy. To ta aleja prowadzi do Głębowicz. Taki zamek, park, tarasy, takie życie przeznaczone jest dla mnie, właśnie takie. Strasznie mi się to podoba. Przepych, bogactwo, a ja to tak lubię. Luciu, Luciu, prosimy do nas. Mama mnie woła. Idź, Luciu, sama obejrzę tarasy. Thank you.
Szukałem pani. Szukał mnie pan? Nie wysłał pan lokaja? Szukałem pani najpierw w ogrodzie, a potem po całym zamku. Zbłądziłam i znalazłam się tu zupełnie przypadkowo. Czym mogę panu służyć? Szukałem pani. Po prostu szukałem pani. Widziałam taki sam portret w gabinecie pana Macieja. Tak, to moja babka Gabriela. Żona dziadka Macieja. Zmarła młodo. Nie pozwolono jej poślubić tego, kogo kochała. Zresztą dziadek także kochał inną. Przeżył tragedię, z której do dziś nie może się otrząsnąć. Powinni byli walczyć o swoje szczęście. Nie zdaje sobie pani sprawy, jaką potęgą jest wola rodu. Nie ma takiej potęgi, która zmusiłaby mnie do poślubienia kogoś, kogo nie kocham. Nie będzie i dla mnie takiej potęgi. Twoich oczu. Posłucham od razu. Precz z mego serca. I serce posłucha. Precz z mej pamięci. Nie. Tego rozkazu moja i twoja pamięć nie posłucha. Jak dzień tym dłuższy, gdy padnie z daleka, tym szerzej koło żałobne roztoczy, tak moja postać im dalej ucieka, tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy. Na każdym miejscu i o każdej dobie, gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, bo wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. Tyle dni minęło, a Waldemar nie daje znaku życia. Pogoda raczej nie na wizyty. No dzisiaj tak, ale wczoraj, przedwczoraj. No, mam nadzieję, że w międzyczasie złożył hrabiostwu barskim wizytę. Nie sądzę. On tego małżeństwa nie chce. Zechce. Znajdą się sposoby, żeby go przekonać. No, nie będzie pierwszym, którego do tego zmusi wola starszych. Ale czegoż on od tej Melanii właściwie chce? Przecież to panna kształcona za granicą. A poza tym w ogóle tak... Niech papa na niego wpłynie. Nie, tego nie żądaj i nie spodziewaj się po mnie. Oboje z twoją matką byliśmy nieszczęśliwi. Właśnie dzięki takim wpływom. Nieprawdopodobne. Melania Barska odrzuca najlepsze partie w Europie, a on grymasi. Panno Steniuch, czy zagra nam pani coś dzisiaj? Jeśli tylko wyrazi pan takie życzenie. Ja nie wyrażam życzeń, panno Steniuch. Ja proszę. Spełniać pana życzenia to dla mnie zaszczyt. Dziękuję, ale przed tym poproszę panią jeszcze na chwilę do mnie, do gabinetu. Usiądź, moje dziecko.
To moja podobizna z dawnych, dawnych czasów. Waldemar znalazł ją przypadkiem, szukając czegoś w szufladach glembowickich szaf. To moja młodość. Moje dni szczęśliwe, choć krótkotrwale. Co się stało, panno Steniu? Wydaje mi się, że ja tę miniaturę już gdzieś widziałam. To niemożliwe, moje dziecko. Były tylko dwie takie. Jedna u mnie, druga u kogoś, kogo nie mogłaś znać. A jednak wydaje mi się, Często nam się wydaje, że już raz coś widzieliśmy, coś przeżyliśmy, czego nie mogliśmy widzieć, nie mogliśmy przeżyć. Może. Moje dziecko, przypominasz mi kogoś, kogo kochałem. Przypominasz mi tak bardzo, że pragnę ci ofiarować moją podobiznę z czasów, gdy kiedyś, choć krótko, byłem szczęśliwy. Chciałbym, żebyś przez całe życie była tak szczęśliwa, jak ja byłem wtedy. Dziękuję. Dzień dobry, Waldy. Co się z tobą działo, drogi chłopcze? Wieki wcale cię nie było. Mam nadzieję, że wreszcie złożyłeś wizytę Barskim. Nie, ciociu. Nie byłem tam ani razu. Drogi mój, Waldy. Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że zachowanie twoje wobec Barskiego i jego córki jest co najmniej niewłaściwe? Nie, ciociu. Ja naprawdę nie mam wobec nich żadnych obowiązków. Ale urządzam garden party w Głębowiczach. I zapraszam wszystkie okoliczne domy, w tym oczywiście i Barskich. Czy jesteś, ciociu, zadowolona? A mnie? Mnie też zaprosisz? Ciebie przede wszystkim. Wiesz przecież, że Garden Party organizuje specjalnie na twoją cześć. Hurra! No a co w słodkowcach? Wszystko w porządku? Masz nas wszystkich przed sobą i widzisz, że nam niczego nie brakuje. A, tak, tak. Bogu dzięki, Bogu dzięki. Przepraszam, pójdę się przebrać. Panno Stefciu, przyjechałem tu, żeby zobaczyć się z panią. Kiedy spotkaliśmy się w galerii portretów w Głębowiczach... To jakieś nieporozumienie, panie ordynacie. Ja w Głębowiczach nie byłam w żadnej galerii portretów. To nie byłam ja. Pan mnie z kimś pomylił. Rozumiem. Proszę mi wybaczyć. Jeszcze słowo. Skoro nie była pani w galerii portretów,
Nie była pani w Głębowiczach. Czy pozwoli się pani tam zaprosić? Nie. Uprzedzam panią, że Lucia przyjęła zaproszenie. A towarzyszenie Luci należy do pani obowiązków. Więc niepotrzebnie mnie pan zaprasza. Będę w Głębowiczach. Z obowiązku, panie ordynacie. Czy są już warcy? Nie, ciociu. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry, nauczycielka tutaj, to chyba przesada. O, kolejna fanaberia Waldemara. Zaprosił Lucię. Bo nie mógł zaprosić nauczycielki samej. Dzień dobry, dzień dobry. Luciu, zostaniesz z nami? Dzień dobry, dziecko złote. Witam, witam. Proszę się nie krępować. Witam. Jak będzie pani potrzebna, poproszę panią. La personne de ce genre ici, c'est un scandale. To skandal. Spójrz. Nieźle trafiłeś, ta nauczycielka. Nauczycielka? Ładna. Szkoda. Szkoda, że ładna? Szkoda, że nauczycielka. Sama księżna Podchorecka. Czy nie obawia się pani? Że nasze stroje do konnej jazdy na Garden Party mogą gorszyć niektóre osoby. Pan nie musiał przyjeżdżać konno, a ja po prostu gwiżdżę sobie na to. Dopóki moja protektorka, księżna Podchorecka, to toleruje, niektóre osoby będą to tolerować, a nawet zachwycać się. Nie widzę Barskich. No tak. Spóźnimy się. Nie wiem, czy powinniśmy byli przyjąć to zaproszenie, papo. Przecież ordynat nie złożył wizyty. Musisz być panią na Głębowiczach. Ale moja duma, papo. Melania de Domo Barska, ordynatowa Michorowska, to brzmi dumnie. Paryż wart jest mszy, jak mawiał nasz kuzyn Henryk.
Przedstawię panią babci, księżnej Podhoreckiej. Luciu, czy to wypada? Ależ tak, babcia chce panią poznać. Ja już tyle o pani naopowiadałam. Że też takie wprowadza się do towarzystwa. Babciu! Babciu, babciu! Pozwól, że ci przedstawię moją nauczycielkę. Luciu, nie przeszkadzaj. Babciu, pozwól sobie przedstawić pannę Stefanię Rudecką, o której słyszałaś od ludzi. Miło mi panią poznać. Lucia jest panią zachwycona. Po prostu obejść się bez pani nie może. Nie tylko Lucia, księżno. I ja się do tego przyznaję. Księżna wita się i rozmawia z nauczycielką. Po prostu trudno w to uwierzyć. Tak, oczywiście, to niesłychane. Księżna wita się i rozmawia z nauczycielką, jakby to był człowiek. Nie rozumiem, dlaczego się takie wprowadza do towarzystwa. Une simple maîtresse. Maîtresse. Znaczy po francusku zarówno nauczycielka, jak i kochanka. A, więc tu jest pies pogrzebany. No, nie, nie. Tak tylko żartowałem. Hrabio, twój żart był niegodny dżentelmena. Proszę nie odzywać się do mnie. Ponieważ nikt nas nie poznał ze sobą, sama dopełniam tej ceremonii. Margarita Szeliga we własnej osobie. Bardzo mi miło. Stefania Rudecka. Hrabia porywam też panią. Nie wydaje mi się konieczną ta wielka prezentacja panny Rudeckiej przed księżną Podhorecką. Mówisz, ciociu, o pannie Stefci, jakby to była jakaś panna służąca. Kochany, jak dalej tak pójdzie, to i panny służące będą przyjmowane w salonach. Przyjmij radę starszej ciotki. Bądź ostrożny, unikaj wszystkiego, co mogłoby przynieść niepotrzebne plotki. Niestety, ciociu, nie mogę przyjąć twojej rady. Jesteś ciągle taka młoda. Napije się pani? Dziękuję. A ja tak. Pan Trestka uważa nawet, że pije za dużo. Nieprawdaż? Dlaczego pan się nie odzywa? Pani mi zabroniła. Rzeczywiście, poproszę Starka. Jak się pani tu czuje? Szczerze mówiąc, nie najlepiej. Nie znam tu nikogo. Ja też czuję się nie najlepiej, może dlatego, że znam wszystkich. O, proszę. Książę Zaniewski, hrabia Morricone zgrali się do szczętu w Monte Carlo. Przyjechali szukać dobrej partii. Baronostwo Ćwilec. Tytuł nieco wątpliwy, ale autentyczne miliony. Księżna Zasławska, flama Waldemara z ubiegłego sezonu. Zresztą jest ich tutaj więcej, wszystkie się w nim kochają, ja też. Oczywiście bez wzajemności. Niech pani spojrzy. Ja kocham się w Waldemarze, a ten hrabia kocha się we mnie. Czy to nie ironia losu? Panie Trestka, pan nie dba o damy. Proszę. Przecież zabroniłam się panu odzywać. Dlaczego pan się za mną włóczy? Dlaczego pan milczy? Niech się pan wreszcie odezwie. Panno Rito, zostanie pani moją żoną. Mam lichy posag. Nie zależy mi na posagu, zależy mi na pani. Wzruszające w naszym zmaterializowanym świecie. Powiedzmy, że mnie zależałoby na posagu, a nie na panu. Udam, że tego nie dostrzegam. Powiedzmy, żebym pana zdradzała. Zabiję panią. Jego i siebie. Zachęcające. Powiedzmy, że byłby to Waldemar Michorowski. Zrobię to z potrójną przyjemnością. O czym państwo rozmawiacie? Oczywiście o panu. Tak. Och, są wreszcie barscy. Bałam się, że nie przyjdą. Cóż to? Ordynat nas nie wita? Gdybyś spędziła przed lustrem jeszcze godzinę, nie zdążylibyśmy nawet
na zakończenie. Ależ babciu, wiesz przecież, że muszę wyglądać dzisiaj wyjątkowo korzystnie. Jesteś najpiękniejsza. Wszystko to będzie nasze. Popatrz, Barscy. Opowiadają, że córki są podobne do ojców. Pyszna dziewczyna. O, nie dla ciebie, mój drogi, nie dla ciebie. Tu potrzebne są miliony ordynata. Uszanowanie. A gdzie gospodarz? Kto mu towarzyszy? To panna Rita, wychowanka księżnej Podchoreckiej i hrabia Trestka. No tak, wiem, ale tamta osoba? A nie, to nikt. Dlatego jej nie wymieniłem. Rozumiem, ale przecież nawet nikt musi mieć tam jakieś swoje ktoś. Oto nauczycielka Luci Elzonowskiej. Nauczycielka. Zwykła nauczycielka. Dziwić się należy, że ordynat dopuszcza ją do towarzystwa. Melanio, zostawiam cię pod opieką panów. Muszę iść złożyć uszanowanie księżnej. Cieszę się, że pana widzę. A gdzież to pana piękna córka? No, niestety, tuż przy wejściu zatrzymał ją tłum wielbicieli. Witam serdecznie. Widzę, że ta nauczycielka ma tutaj specjalne fory. Melania, hrabianka Barska we własnej osobie. Panie Waldemarze, wzywają pana obowiązki gospodarza. Wydaje się być ładną ta nauczycielka. O, przy takiej pozycji społecznej uroda jest tylko trywialnym dodatkiem. Bardzo się cieszę, hrabianko, że spotkaliśmy się tutaj. Czuję się zaszczycona pańskim zaproszeniem, ale wydaje mi się, że powinien pan nas pierwszy odwiedzić po swoich zagranicznych wojażach. Właśnie wybierałem się do państwa z wizytą, ale byłem zajęty. Jaka piękna para. Po prostu stworzeni dla siebie. Jakie stąd wnioski? Wnioski nasuwają się same. Państwo się wszyscy znają. Chciałem przedstawić pannę Stefanię Rudecką. Jaka szkoda, że wędrując razem po Europie w tym samym czasie, nigdzie nie spotkaliśmy się. Popłynęlibyśmy razem, gondolą, po kanale Grande. Otuleni blaskiem księżyca. Ach, jakie to romantyczne. Pan nie może znać się na pięknie krajobrazów włoskich, ani rozumieć ich uroków. Panią interesują tylko konie. Och nie, czasem i ci, którzy na nich jeżdżą. Ma pan wspaniałe tarasy. Czy mógłby mnie pan po nich oprowadzić? Będzie to dla mnie prawdziwy zaszczyt. Piękne są głębowicze. Urządzone z takim smakiem. To po babce Gabrieli. A tak, kobiety są bardziej wrażliwe na piękno. A jednak pańska żona nie będzie miała pola do popisu, bo wszystko, co wymarzone, już tutaj jest, chyba że zapragnie zmian. A czy pozwoliłby pan przyszłej żonie na zmiany, gdyby je chciała przeprowadzić? Nie wiem, pani. Rozumiem. Będzie to zależało od stopnia pańskich uczuć względem żony. A wielka miłość zmusza do poświęceń największych. A pani na przykład, co by pani poświęciła dla uczucia? Zadaje pan pytania tak dziwne. Wydaje mi się, że pan nie wierzy w siłę moich uczuć. A jednak ten, którego pokocham, zdoła to ocenić. Zaczynają się konkretyzować. Waldemarze, czas, żebyś otworzył już tańce. Zwalniam cię dziś z etykiety, Waldemarze. Kieruj się głosem serca.
Czy mogę panią prosić do tańca? Mnie? Czy zdolny byłby pan do czegoś takiego? Oczywiście. Czy mogę panią prosić? Bałwan. Niech się pani uśmiecha. Proszę się uśmiechać. Dlaczego pan to zrobił? Bo kocham panią. Kocham panią. I wiem, że pani mnie kocha. Ja pana nie kocham.
Nie kocham, słyszy pan, nie kocham pana. Nie kocham pana, nie kocham pana, nie. Sam rozumiesz, papo, że przecież po tym, co zaszło, panna Rudecka niestety będzie musiała opuścić nasz dom. Ale Szidelko, to nie jej wina. Kiedy ja nie przeczę, ojcze, ale sprawy zaszły za daleko. Nie rozumiem Waldiego. Zawsze tak sobie świetnie radził z kobietami. Jeżeli już w tym wypadku tak chciał koniecznie, to nie mógł tego załatwić dyskretnie? Idalio, ani twoja matka, ani ja, wychowując ciebie, nie... Przepraszam. Cały świat jest oburzony. Tabarscy. Przykro mi, ojcze, ale... Chociaż ja bardzo lubiłam pannę Rudecką. Po tym, co zaszło, trzeba będzie ją... niestety natychmiast odprawić. Uwolnię państwa od tego przykrego obowiązku. Wyjeżdżam. Co się stało, Luciu? Panna Stefcia... Stefcia wyjechała. Kocham cię od pierwszej chwili, kiedy cię zobaczyłam. Kocham cię. Kochana moja, szczęście moje. Wyjedziesz z tym moją narzeczoną. Nie, nie, nie mów tak.
płaką, kochany, nie mów tak, zapomnij. Przecież oni nigdy się nie zgodzą, nigdy. Nigdy mnie nie przyjmą, nigdy. Będą musieli się zgodzić. Nikt nie ośmieli się lekceważyć ordynatowej Michorowskiej. Ordynatowej Michorowskiej. Odprowadzę cię. Nie. Przyjadę prosić o twoją rękę. Nigdy nie wyrazimy zgody na ten związek. Nigdy. Ani ja. A nic z naszego rodu nie udzieli ci błogosławieństwa. Wybacz, babciu, ale chciałbym zapytać, co kto ma do zarzucenia pannie Rudeckiej? Panna Rudecka nie jest z naszej sfery. Kiedy poślubię pannę Rudecką, wejdzie ona do naszej sfery. Rudecka naszą krewną. To nie jest obraźliwe, to po prostu śmieszne. Bóg i historia postawiły nas na najwyższym szczeblu hierarchii społecznej. Tylko zachowanie czystości krwi pozwoliło nam przetrwać przez wieki tym, czym jesteśmy. W ciągu wieków zdarzały się pewne odstępstwa od tej reguły. Na szczęście temperament naszych pań uchronił nas od pełnej degeneracji. Waldemarze, zapominasz się. Przepraszam. Zmuszona jestem przypomnieć ci, Waldemarze, że ordynacja została ustanowiona przed wiekami po to, by nie dopuścić do rozdrobnienia fortun magnackich, a tym samym do upadku świetności rodów, które są ostoją i chlubą kraju. Z tą ostoją i chlubą bywało różnie. Znam doskonale obowiązki wynikające z tytułu ordynata, ale nie dotyczą one wyboru żony. W wypadku, gdy chodzi o wybór żony z naszej sfery. Uczucia muszą się mieścić w granicach rozsądku, Waldemarze. Musisz je poświęcić na ołtarzu obowiązku. Obowiązku wobec czego? Wobec sfery. Twój dziadek, Waldemarze, zrozumiał to i poświęcił. Nigdy tego nie żałowałeś, dziadku? Nigdy nie żałowałeś? No cóż, będzie mi ciężko i trudno, jeżeli małżeństwo moje zostanie pozbawione twego, babciu, i twego dziadku błogosławieństwa. Ale ożenię się z panną Rudecką, wbrew uświęconej tradycji mojego rodu. To nie na moje nerwy. Wyjeżdżam za granicę. Ja też wyjeżdżam. Wychodzę za hrabiego Trestka. Uczucie musi się mieścić w granicach rozsądku. Ani mojej żonie, ani mnie nie pochlebia ta koligacja. Panie zaskoczony, panie ordynacie? Proszę. Czy pan o to coś mówi? Oczywiście. Jest to podobizna mojego dziadka, którą ofiarował Stefci. A to?
Pański dziadek był zapewne bardzo sentymentalny i często ofiarowywał swoje podobizny. Tę drugą ofiarował pół wieku temu babce Stefci. Ja kocham pańską córkę. I ożenię się z nią. Wbrew woli mojego rodu. Widzę, że pan w ogóle nie bierze pod uwagę naszego stanowiska w tej sprawie. Pańska córka mnie kocha. Niestety. I nie mam prawa decydować w sprawach jej uczuć. Kocham Stefcię i uczynię wszystko, żeby była szczęśliwa. Panie ordynacie, w pańskiej sferze, podobnie jak i w mojej, przyjęte jest, żeby o rękę córki oświadczyli się rodzice. Nie mam rodziców. Więc najbliżsi krewni. Pański dziadek i księżna Podchorecka, babka pana, poproszą o rękę mojej córki w moim domu. Niezbadane są twoje wyroki. Nie do wyśledzenia twoje ścieżki. Słusznie karzesz mnie, panie. Czy dziadek chce wziąć na swoje sumienie jeszcze jedną tragedię? Dziadku. Błogosławię cię. A teraz pojedzie dziadek ze mną do księżnej Podchoreckiej. Waldemarze... Pojedzie dziadek natychmiast. Przed pół wiekiem ja stałem przed radą familijną i zabrakło mi sił, aby bronić własnego szczęścia. A gdy przed radą stanął mój wnuk, zabrakło mi charakteru, aby powiedzieć: Waldemarze, błogosławię ciebie i twoją przyszłą żonę. Księżno, błagam, uczyń to samo. Kochałem cię, babciu, i wierzyłem, że ty mnie kochasz. Ale dopóki ja żyję, moja noga nie przestąpi progu tego domu. On i tak się ożeni. Ożeni się. Nigdy ci tego nie wybaczy. I nie zobaczysz go więcej. Ja wyjadę, a ty zostaniesz tutaj sama. Sama. Sama.
Ordynat jest zaślepiony twoją urodą. Żeni się z tobą, bo nie chciałeś zostać jego kochanką. Nigdy nie daruję ci chwili zapomnienia, jak i my nie darujemy ci, że chciałaś się wedrzeć między nas. W naszej sferze będziesz zawsze trędowata. Co ci jest, kochana? Nie cieszy cię nasz pierwszy bal? Nie. Nie. Tak. Tak, oczywiście. Patrzysz tak, jakbyś coś przede mną ukrywała. Nie. Nie, nic, nic. A jednak? Boisz się. Oni nigdy mnie nie przyjmą, nigdy. Będę dla nich zawsze, zawsze obca. Jesteś taka piękna. Najpiękniejsza. Chcesz się kryć przed światem? Będziesz królową balu. Zobaczysz, oni wszyscy padną ci do stóp.
piękna. Wybacz staremu. Przepraszam. Kawalerska wódka. Za zdrowie twojej narzeczonej. Zdrowie ordynata Michorowskiego u progu nowej drogi życia. Panowie! Pierwsze zdrowie mojej narzeczonej panny Stefanii Rudeckiej. Niech żyje! Zdrowie! A pan, hrabio, nie wypije zdrowia mojej narzeczonej? Zdrowie pańskiej narzeczonej. Thank you.
Zostawcie mnie. Nie, zostawcie mnie. Nie. Jezu. Jezu. Boże, na pomoc. Jezu, ja nie jestem. Nie jestem. Nie. Jestem ratowana. Nie. Nie. Jezu. Boże. Ja pomoc. Kochany. Kochany. Kochany, ratuj mnie. Ratuj mnie. Jestem. Ratuj. Najdroższa moja. Jestem przy tobie. Kochany. Kochany mój. Jest. Co się dzieje? Chorowałam? Tak, ale teraz już będziesz zdrowa. Tak. Wyzdrowieję. Nie gniewaj się, przepraszam. Ja naprawdę nie chciałam. Naprawdę. Już teraz będę zdrowa, zobaczysz. Dlaczego tak ciemno? Czy to wieczór? Nie, jest dzień. Piękny, słoneczny dzień. Słońce. Ja chcę słońca. Słońce. O nie. Nie. Nie patrz na mnie. Jestem teraz taka brzydka. Bardzo brzydka. Jesteś piękna. Najpiękniejsza. Tak bardzo cię kocham.